Majka Jeżowska po raz kolejny odwiedziła Tczew. Piosenkarka, która tworzy utwory głównie skierowane dla dzieci, nie tylko zagrała koncert, ale też złożyła wizytę w studiu Radia Tczew. Wszystkie dzieci nasze są. Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie znałaby takich utworów jak Wszystkie dzieci nasze są, czy A ja wolę moją mamę. Czas płynie, a Majka Jeżowska wciąż za pomocą swoich piosenek wychowuje kolejne pokolenia. W ostatni czwartek w sali widowiskowo-sportowej przy drugim LO w Tczewie odbył się koncert pod tytułem Majka Edukacyjna. Występ był przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Cześć! No, teraz was usłyszałam. Jak się macie? Wszyscy wyspani? Lubicie Majkę Jeżowską? No, tak. A za co? Za co ją lubicie? No, bo tam są fajne takie małe bobasy. Ładne piosenki. Jakie na przykład piosenki? Wszystkie dzieci nasze są. Lubicie je śpiewać, nucić sobie? Ja lubię. Słuchasz często? Tak, bardzo często. Lubię jej piosenki. Jakie na przykład? Wszystkie dzieci nasze są, albo Zuzia lalka nieduża, nie wiem, różne. A kiedyś już na żywo widziałaś? Nie, jeszcze nie, to będzie mój pierwszy raz. Nadal dzieci słuchają Majki, piosenka A ja wolę moją mamę, co roku jest wykorzystywana na Dzień Matki. Po występie Majka Jeżowska odwiedziła studio Radia Tczew. Wkrótce w telewizji Tetka wyemitujemy całą tę rozmowę. Czy była pani już w naszym mieście? Czy to pierwsza wizyta w Tczewie? Nie no, byłam na pewno. No gdzie ja nie byłam, może łatwiej by było zapytać. To jest tak, że no, przez ponad 30 lat dosyć intensywnej pracy zawodowej, estradowej, chyba śpiewałam we wszystkich miastach. I w Tczewie byłam niejednokrotnie, ale zawsze mi się wydaje, że na koncercie są dzieci, które z kolei, czy rodzice, którzy są po raz pierwszy na moim koncercie. I tak rzeczywiście było również dzisiaj w Tczewie, no bo skoro nie było mnie powiedzmy 6 lat czy 7 w Tczewie, no to widząc pięciolatki przed sobą, to na pewno jest ich pierwszy koncert z moim udziałem. Podnosimy teraz wszystkie ręce i pozdrawiamy.